Jeśli ja będę zdenerwowany, ona również. Jeśli się pobudzę, ona również. Jeśli będę zły, ona będzie spięta. Taka byłam po operacji. Zmieniła się przeze mnie. Jest mi z tym źle. Musisz wiedzieć, w jakim miejscu jesteś i w jakim musisz się znaleźć, by ją ocalić. Nie możesz dopuścić, by znów kogoś pogryzła. Winiłam Toszę za jej agresję, a to ja byłam winna. To przeze mnie i moją energię. Tosza ją przejmowała. Usiądźmy i porozmawiajmy. Diana już wie, jak wpływała na psa. Teraz trzeba jej powiedzieć, co ma robić. Jak się czujesz? Niepokoję się, ale muszę się z tym uporać. Cieszę się, że widzisz, że jest dobrym psem. To nie wina Toszy. Potrzebowałam kilku tygodni, by to sobie uświadomić. Musisz wiedzieć, że takie pogryzienie to coś okropnego. Już myślałam, że będę mieć trwale uszkodzoną rękę. Nie chcę, żeby jeszcze kogoś skrzywdziła, dlatego chcę jej pomóc. Nie cofnę czasu. Czuję się jeszcze gorzej, gdy już wiem, że to moja wina. To dzięki Rose siedzimy teraz tutaj i możemy liczyć na pomoc. Co dziś było dla ciebie najważniejsze? Że to ja muszę się zmienić, jeśli chcę zatrzymać Toszę. Jej życie zależy ode mnie. W 100%. Jeszcze jeden atak i koniec. Nie będzie łatwo, ale bardzo chcę, żeby Tosza znów była tak słodkim psem jak kiedyś. Z pomocą Cezara to możliwe. Tosza i jej właściciele zrobili duży postęp, ale do ataku na Rose doszło w domu. By zapobiec kolejnym, Cezar musi poćwiczyć z nimi w podobnych warunkach. Chciałbym się z wami spotkać w moim treningowym apartamencie. Tam pokażę wam, jak przejąć kontrolę w waszym domu. Apartament treningowy Cezara to liczące 500 metrów kwadratowych pomieszczenie przeznaczone do treningu domowego. Miło znów was widzieć. To tutaj Cezar pokaże Joemu i Dianie, jak przejąć kontrolę nad domem. Witajcie w apartamencie treningowym. Tutaj uczymy zasad i ograniczeń w domu. Chcę was sprowokować do błędów, żebyście mogli wypracować dobre nawyki. Jeśli nie przejmą kontroli nad domem i Tosza znów kogoś pogryzie, będą musieli ją uśpić. To kluczowy trening. Tosza zaatakowała Rose, bo była podekscytowana i gotowa do obrony. Cezar przyprowadza jednego ze swoich psów, by nauczyć Joego i Dianę właściwego zapoznawania Toszy z gośćmi. Rolę Rose odegra owczarek belgijski Malinua. Oto Rose. Pokażę jej, jak się z nią zapoznać. Diana i Joe pozwalają Toszy na ekscytację podczas spotkań z ludźmi. Bardzo chcę go poznać, ale musi na to zapracować. W takich sytuacjach muszą wykazywać spokój i cierpliwość. Ja decyduję, kiedy się spotkają. Dlatego mój pies czuje się bezpiecznie. Jeśli właściciele przejmą kontrolę, Tosza nie będzie czuła potrzeby nikogo bronić. To wymaga czasu i cierpliwości, ale wówczas Tosza nie zaatakuje. Zwróćcie uwagę na dotyk. Przypominam jej, że nie może jeszcze podejść. Pomagam jej na to zapracować. To my musimy sprawić, by pies był spokojny i uległy. To nasz główny cel. Po uspokojeniu Toszy, tak lepiej. Cezar pozwala jej przywitać się z Hugiem. Węszy. Tak jest. Uczymy się, że spokojny pies czuje się lepiej. Wszyscy są szczęśliwsi. Spokój i uległość.
Po nauczeniu właścicieli uspokajania toszy przed spotkaniami z gośćmi, Caesar zajmuje się najpoważniejszym problemem – bronieniem Diany. Tosza atakuje, bo chce bronić Diany. Diana musi wiedzieć, jak wywołuje to zachowanie. W tym celu Caesar wprowadza juniora, gdy Tosza leży przy Dianie w pozycji obronnej. Spójrz, jak wchodzi. Głowa i uszy nisko. O to chodzi. To szacunek. Tosza, mieszaniec pitbula i labradora, wściekle zaatakowała sąsiadkę Joe'ego i Diany. Jeszcze jeden wypadek może oznaczać dla psa wyrok śmierci. Caesar zaprosił właścicieli do swojego treningowego apartamentu, by wyeliminować zachowania obronne Toszy. Jednak spotkanie z juniorem kończy się źle. Tosza chciała bronić Dianę i zaatakowała juniora. Musiałem interweniować i szarpnięciem smyczy skłonić ją do uległości. Caesar zaprasza juniora na kanapę obok właścicieli, by umieli kontrolować Toszę w każdych warunkach. Chyba nigdy nie widziała przy mnie psów. Podczas kontaktów towarzyskich nie powinna wkraczać w waszą przestrzeń osobistą. Powinna trzymać się jakieś 3 metry od was. To może być trudne. Zawsze to robi. Bo na to pozwalaliście. Poproście ją, by odeszła. To dobre ćwiczenie. Ma odejść? Tak. I tam zostać. Z dala od Diany Tosza nie będzie czuła potrzeby jej bronić i będzie mogła nawiązywać kontakty. Każcie jej odejść. Tutaj będzie mogła nawiązywać kontakty z ludźmi. Gdy znajduje się w twojej przestrzeni osobistej, chce jej bronić. Dlatego robi to. Pilnuje. By temu zapobiec, wystarczy, że każecie jej odejść i poczekać na siebie. Caesar poprosił nas, byśmy kazali Toszy iść w inne miejsce. Powtarzałam jej, że jej się uda. Gdy wstałaś, byłaś zbyt miła. Dlatego zaczęła robić to. Wtedy się wkurzyłam. Gdy na początku będziesz bardziej asertywna, Tosza pomyśli, aha, to mam iść tak. Od samego początku. Spokojna i asertywna energia ocali jej życie. To prawda. Nigdy nie leżała tak daleko. Diana musi przejąć kontrolę nad Toszą, bo inaczej może ją stracić. Muszę jakoś uwolnić jej asertywną energię. Z czego żyjesz? Jestem kierownikiem biura. Największy koszmar kierownika biura? Gdy pracownicy nie wykonują swoich zadań. Co wtedy robisz? Muszę być wredna. Próbuję to z ciebie wydobyć. Muszę przejąć kontrolę. Idź na nią. Całym ciałem. Po prostu idź. Dalej. I wróć na miejsce. Początek był dobry. Uczę się panować nad Toszą. Odsuwam ją od siebie, by wiedziała, że ja tu dowodzę i nie musi mnie bronić. Jeszcze raz. Diana zaczyna rozumieć, czego ją uczę i staje się asertywną przywódczynią stada. Teraz jesteś bardziej asertywna. Odnalazłaś to w sobie. To wewnętrzny sposób komunikacji. Z dala od Diany, Tosza stała się bardziej towarzyska.
Teraz się bawią. Pozwala mu na wszystko. Mając przywódcę, tosza jest towarzyska. Musicie to utrzymać.